Dzień dobry, Agnieszka Sierocińska, a przed nami kolejne wydanie naszego serwisu informacyjnego, w którym powiemy o akcjach protestacyjnych w ramach strajku kobiet. Będzie także o monitoringu pogorzyckich stawów. Tym razem nie zabraknie także sporej dawki historii. Zaczynamy. Spacer ulicami miasta, blokada ronda, akcje internetowe to tylko niektóre z działań podejmowanych w ramach tzw. ogólnopolskiej akcji Strajk Kobiet związanej z zaostrzeniem przepisów aborcyjnych. Również w Chrzanowie takich działań nie zabrakło. Choćby w miniony weekend na placu Tysiąclecia zakończył się chrzanowski marsz zorganizowany w niedzielę w ramach tej akcji. W chrzanowskim marszu udział brało około 2000 osób. Wyruszyli z rynku i przeszli m.in. pod biuro PiS. To, co się dzieje w tym momencie, to już wszelkie granice zostały przekroczone i tak naprawdę wystarczyła iskra i poszedł płomień. No, zdeptano nasze prawa. No, nie wiem, jak mam to określać ładnymi słowami, bo to są emocje, bo po prostu kobiety potraktowano jak bezwolne istoty tak naprawdę. Ten kompromis, który był nienaruszalny, został naruszony. I to po prostu, no i mam efekt. Proszę Was, zachowajcie odległości i powolutku przeniesiemy się pod siedzibę chrzanowskiego PiS. Hasła tego dzisiejszego spaceru są dość takie mocne. To wojna. Tak, to jest wojna, ale nie znaczy, że absolutnie nie znaczy, że tutaj ma być jakiś rozruby czy cokolwiek. Absolutnie nie. To jest nasza wojna, którą musimy wygrać po swojemu, swoją siłą, swoim byciem razem tak naprawdę. I tylko w ten sposób musimy być głośne, ale musimy mówić wyraźnie, na czym nam zależy. Musimy mówić o swoich prawach. Nawet nie chodzi o wulgaryzmy, chociaż to wszystko poszło daleko. Chodzi po prostu o to, żeby razem krzyczeć, żeby być w tym czasie razem, bo to nie tylko Chrzanów, to jest cała Polska i dziewczyny również za granicą. Myślę, że to ma sens, że to może pomóc. Przyszłyśmy, bo chcemy mieć wybór. Chcemy mieć wybór, chcemy decydować o naszej przyszłości. To są nasze ciała, więc my mamy prawo o nich decydować, po prostu. Nikt nie będzie podejmował decyzji za nas. Myślicie, że tego typu akcje, protesty coś zmienią? Mamy taką nadzieję. Coś w końcu musi się zmienić w Polsce, bo jeżeli nie, to myślę, że jest stracona. Po prostu. Na pewno będą kolejne. Jeszcze dzisiaj w Krakowie się odbywa protest do 18:00, w Krzeszowicach też i na nich też będziemy. Pewnie będziemy protestować, dopóki nie dostaniemy wyboru. Przyszły tu panie dzisiaj z córkami. Dlaczego? No dlatego, by nie pozwolić, tak, tego co robią. Myślę, że musimy same, możemy decydować za siebie, tak? A nie ktoś za nas. Dwa pokolenia, moi rodzice przyszli dzisiaj też. Dlaczego się państwo zdecydowaliście na udział dzisiaj w tym spacerze? No myślę, że już pewne granice zostały po prostu przekroczone. Ten wyrok pokazał, że no jesteśmy pod ścianą. Po prostu musimy tu przyjść. Przyszliśmy raczej w interesie, w sprawie innych. Wnuków. Wnuków, dzieci, tak. A ostatnio nas byliśmy w 1984 roku na czymś takim. To też jest znak czasu. Byliśmy tutaj na czarnym marszu parę lat temu. Była nas garstka dosłownie na placu Tysiąclecia. Także myślę, że to też pokazuje, że coś się zmieniło w społeczeństwie. Sądzicie państwo, że rzeczywiście ten efekt tego będzie? Mamy córkę, wspieram z moją żonę, wspieram swoje własne dziecko. Uważam, że to są sprawy światopoglądowe, o których powinien sobie człowiek sam decydować. Takich rzeczy nie powinno się zapisywać w prawie. Każdy ma swoje sumienie. Jeżeli wiara mu na coś nie pozwala, to po prostu tego nie robi. Koniec, kropka. Dla mnie to jest jasna sprawa. Ten chrzanowski marsz chyba pierwszy raz w takiej skali. No, mam wrażenie, że chyba tak. Bardzo mnie cieszy, że są tutaj też tacy ludzie, którzy się nie boją i chcą wyrazić swoje własne zdanie. Myśli pan, że rzeczywiście to przyniesie efekt? Myślę, że zawsze jest siła w tym, że jeżeli ludzie zaczynają pokazywać, że protestują, że na czymś im zależy, to może w końcu władza pójdzie po rozum do głowy i się cofnie.
Kod e-recepty możesz dostać zdalnie, nie musisz przychodzić po niego do przychodni, tłumaczy pacjentom szef Chrzanowskiego ZLA. Takie przypadki są bardzo częste. Wielu pacjentów, otrzymując receptę w ramach teleporady, przychodzi po odbiór kodów do rejestracji. ZLA apeluje także o zakładanie indywidualnych kont pacjenta. Prowadzona przez nas akcja dotycząca zakładania indywidualnych kont pacjenta, no powiem szczerze, nie zakończyła się sukcesem. Na naszej stronie jest przekierowanie na możliwość założenia. Posiadanie indywidualnego konta pacjenta przez pacjenta daje mu możliwości nieprawdopodobne. Przy e-receptach po chwili obecnej 100% recept jest stanowiony w systemie informatycznym. Pacjent, który posiada to konto, dostaje drogą SMS-ową kod. Nie musimy do niego dzwonić, on nie musi do nas przychodzić po kody. Tak samo składanie zapotrzebowania na leki na kontynuację poprzez internet też umożliwia nam większą plastyczność. Ilość zgłoszeń przez internet jest znikoma, ilość kont założonych przez pacjentów jest znikoma i mamy, proszę Państwa, sytuację tego typu, że my 100% mamy w systemie recept, które albo musimy odzwonić, blokując linię i tym samym blokując możliwości połączenia się. Czasami, jeżeli do pacjenta się nie możemy dodzwonić, albo pacjent nie podaje numeru z tych czy innych względów, pacjent przychodzi do poradni w sensie kontaktu bezpośredniego z rejestracją, składa zapotrzebowanie i później w sensie kontaktu bezpośredniego odbiera kody. Z tym trzeba walczyć i to trzeba minimalizować i po to jest indywidualne konto pacjenta i stąd nasz apel od wielu miesięcy do mieszkańców o zakładanie, jak i również do ludzi młodych, którzy dobrze by było, żeby pomogli osobom starszym w tej kwestii. No właśnie, czy założenie takiego indywidualnego konta pacjenta jest na tyle trudne, że może niektórzy sobie nie radzą? W mojej ocenie jest bardzo proste, nie jest to pracochłonne. To, co dla nas jest istotne i to, co prosimy naszych pacjentów, umiejętne poruszanie się po przychodni. Jeżeli miejsca są oznakowane, to siadamy tam, gdzie są miejsca oznakowane. Nie kumulujemy się jedna osoba koło drugiej. Nie spacerujemy po przychodni. Jak również apelujemy o ograniczenie, a praktycznie przy wizycie lekarskiej, poza wyjątkami, że jest to osoba niepełnosprawna i dziecko, nie ma osoby towarzyszącej. Każda osoba towarzysząca jest to teoretycznie dodatkowe zagrożenie epidemiologiczne. I to, co jest najbardziej istotne, od wielu lat nasi pacjenci są informowani drogą SMS-ową o dniu i godzinie i lekarzu. Apelujemy o przestrzeganie godzin przyjęć. Dla nas największą radością i satysfakcją z funkcjonującego systemu są tak zwane puste poczekalnie, gdzie pacjentów jest jeden, dwóch, trzech i nie ma kumulacji. I to jest zasadniczy ten element. Szacunek, odpowiedzialność i solidarność. 6 kamer pojawiło się nad stawami kaskadowymi w Pogorzycach. Monitoring sfinansowano z Funduszu Sołeckiego. Mieszkańcy wsi liczą, że dzięki tej inwestycji nad stawami będzie nie tylko bezpieczniej, ale także czyściej. Być może system monitoringu powstrzyma także wandali oraz zaśmiecających ten teren. Jesteśmy na stawach kaskadowych w Pogorzycach. Od pewnego czasu działa tutaj monitoring. Ponad 2 miesiące jak został wykonany. Wykonanie tego monitoringu było w ramach Funduszu Sołeckiego, który został przydzielony właśnie przez Radę Sołecką, następnie przez Zebranie Wiejskie zatwierdzone. To zostało, no i zostało zrealizowane tutaj nad naszymi stawami kaskadowymi w Pogorzycach. Taki monitoring mógłby powstać w wielu miejscach. Dlaczego akurat tutaj? Uznaliśmy, że jest to chyba jedyne miejsce w Pogorzycach, które przyciąga wielu mieszkańców, niekoniecznie z Pogorzyc, czyli dosyć duży przepływ turystów zwiedzających z całej gminy, a nawet z całego powiatu. Zarząd już od wielu lat myślał, aby taki monitoring tutaj wykonać, z tego względu, że były i włamania do naszej rybaczówki, były zniszczenia. No również zdajemy sobie sprawę z tego, że było kłusownictwo, czyli troszeczkę ryb nam z zestawów ginęło. No i to jest taki główny powód, ale jeszcze dodatkowym powodem założenia tego monitoringu jest również wgląd w stan
stawów podczas jakichś nagłych opadów. Znaczy nie musi tutaj konkretny członek towarzystwa zlatywać podczas jakiejś większej ulewy. Można, no, w tym wypadku jestem to ja, bo dostęp do bezpośredniego podglądu ma tylko dwóch ludzi z towarzystwa. No i wtedy mogę sobie zaglądnąć, czy na przykład przepływy burzowe odbierają nadmiar wody, czy nie trzeba opuścić poziomu wody w poszczególnych stawach. No jest to na pewno wygodne również pod tym względem. Monitoring na pewno spowodował, iż skończyły się takie niezgłaszane imprezki wieczorno-nocne, jak to nazywam. Najczęściej były to grupki młodzieży, które tutaj po godzinie 22, jak to się mówi, balowały. No w tej chwili, gdy ten monitoring tutaj istnieje, no te grupki znikły, czyli tym samym skończyło się bałaganienie, wrzucanie butelek do stawu, no i jakieś tam zniszczenia, które zawsze były poczyniane. Wszystkie te stawy tutaj są monitorowane? Głównie monitoring działa przy naszej rybaczówce, czyli tam, gdzie mamy magazyn, tam, gdzie mamy swoje pomieszczenia, tam, gdzie mamy miejsce do grillowania, gdzie jest wiata. Również jest monitoring na staw górny, ale też z tego właśnie miejsca mamy podgląd na dwa pozostałe stawy. Oczywiście obraz jest rejestrowany, no i w momencie, gdyby nastąpiły jakieś ekscesy, no to jesteśmy w stanie przeglądnąć zapis, no i zawsze to ułatwi sprawę znalezienia ewentualnych sprawców. Czyli podsumowując, taki monitoring przydatna rzecz. Uważam, że bardzo tutaj się nam przydał. No i pomógł nam w utrzymaniu przede wszystkim bezpieczeństwa i czystości na tym terenie. Już wymieniać opony na zimówki czy czekać do pierwszych przymrozków? To pytanie zadaje sobie wielu kierowców i zazwyczaj odkładają ten moment na później. O to, czy już czas na taką zmianę, zapytaliśmy w jednym z trzymiejskich serwisów wymiany opon. Już co niektórzy przyjeżdżają się wymieniać. No tak jak w sobotę, to już się zaczynały kolejki. Warto czekać, czy lepiej o tym pomyśleć wcześniej? To wszystko jest uzależnione od pogody, ale z reguły lepiej wcześniej jak późno. Kiedy trzeba w ogóle pomyśleć o zmianie opon? Po czym zauważyć, że te bieżniki już nie są takie, jak należy? No przede wszystkim trzeba sprawdzić ich grubość bieżnika, no i rocznik oczywiście, bo dużo klientów jeździ na starych oponach. Czyli ile mniej więcej lat możemy jeździć na przykład na takich zimówkach? No, zakładane jest 5 lat, ale w zależności od przechowywania ich i nawet do 10 lat. Czyli jeżeli przechowujemy w dobrym pomieszczeniu, w cieple, to pewnie dłużej? Tak, i w ciemnym przede wszystkim. Czy ceny wymiany opon poszły w górę, czy to się utrzymuje na... Utrzymuje się tak jak w zeszłym roku. Czyli mniej więcej ile musimy liczyć za taką wymianę kompletu opon? W zależności, czy to jest felga stalowa, czy aluminiowa, ale średnio to jest 90 i 100 parę złotych. Ile czasu powinniśmy sobie zarezerwować, jeżeli chcemy wymienić opony? No około 20 minut to u nas trwa. Teraz, kiedy nie ma kolejek? Teraz, kiedy nie ma kolejek. W ramach naszego cyklu młodzieżowego tym razem udaliśmy się do Pogorzyc. Mimo deszczowej aury spotkanie z czwartoklasistami było bardzo udane. Czym się interesują i co chcieliby, żeby powstało w ich sołectwie? Między innymi na te pytania szukał odpowiedzi Kacper Szczurek. Witajcie! Tym razem przyjechaliśmy do Pogorzyc, do szkoły podstawowej imienia świętego Franciszka z Asyżu, gdzie spotkamy się z jej uczniami. W klasie za mną czekają czwartoklasiści. Aktualnie trwa lekcja, ale chwilę im poprzeszkadzam. Chodźmy! Dzień dobry. Co robicie w wolnym czasie? Rysuję, jeżdżę na rowerze, chodzę na spacery, no i bawię się z siostrą. A gdzie najczęściej chodzisz na spacery? Tak w naszej okolicy. Byliśmy na rowerach, na stawach kaskadowych, na spacerze,
No i w lesie chodzimy. Jeżdżę na rowerze, na hulajnodze elektrycznej, gram na telefonie, albo gram z bratem w piłkę, kąpiemy się w basenie z tatą i jeździmy na wycieczki na stady kaskadowe. Ja tańczę, gram w piłkę, chodzę na akrobatykę, rysuję, chodzę na spacery, jeżdżę na rowerze. A długo już uprawiasz akrobatykę? Dwa lata. Jak ci idzie? Jakie sukcesy? Mhm. Jakie masz? Gwiazdę umiem. Gram w piłkę, jeżdżę z rodzicami na rowerach, chodzę na spacery. Chodziłam na trening i na razie mam przerwę. A gdzie trenujesz? Trenowaliśmy w Płazie, potem w Chrzanowie, na halach. A trenujesz z chłopakami czy z dziewczynami? Różnie, czasami z młodszymi chłopakami, a czasami z starszymi dziewczynami. A czy wiesz, że w Pogorzycach jest klub piłkarski kobiet? Wiem. Czy w przyszłości chciałabyś trenować w tym klubie? Tak. A dlaczego? No bo ja lubię grać w piłkę, lubię zażywać sportu. Czy coś ci przeszkadza i chciałbyś to zmienić? Nie. Nie chciałbyś zmienić nic na przykład w szkole, czy tutaj u was w Pogorzycach? Tak, chciałabym, żeby w szkole była większa hala do grania na ławie. Czego tobie brakuje w Pogorzycach i co chciałabyś, żeby powstało? Chciałabym, żeby była wielka scena i żeby były koncerty. Park linowy. Żeby było lodowisko. Siłownia. A gdzie mogłaby powstać taka siłownia? Na przykład koło szkoły. Mam do was ostatnie pytanie. Kto z was wie, kto jest sołtysem Pogorzyc? Koleżanka? Pani Musiał. A jak ma imię? Zdzisława Musiał. Pani Zdzisława Musiał. Świetnie. Pogorzyce przywitały i żegnają nas deszczową aurą. Mimo tego spotkanie z młodzieżą uważam za udane. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! 1 listopada i uroczystość Wszystkich Świętych to czas zadumy i wspomnienia bliskich. Dla katolików to czas modlitwy w intencji tych, którzy odeszli. Dla nas wierzących to jest też wielkie przypomnienie o tym, jak potrzebna jest modlitwa za zmarłych, jak potrzebna jest msza święta za zmarłych i przede wszystkim ten Dzień Wszystkich Świętych. Choć wspominamy w tym dniu w Kościele, w liturgii świętych, to znaczy tych, którzy są zbawieni, to przypominamy sobie równocześnie o naszej drodze do świętości. To jest nasze zadanie, które stawia nam Pan Bóg, ale przede wszystkim też myślimy o naszych bliskich zmarłych i obejmujemy ich modlitwą. I to jest podstawowe zadanie tego dnia. Pamiętamy o naszym powołaniu do świętości i troszczymy się o to, żeby nasi bliscy też osiągnęli zbawienie, właśnie ofiarując za nich modlitwę. A w ramach tego odwiedzamy nasze cmentarze. Na pewno w tym roku będzie to wyglądało zupełnie inaczej niż do tej pory. Czas wyznacza rytm dnia, upływ naszego życia. Obecnie coraz częściej mówimy, że właśnie czasu brakuje nam najbardziej. W każdym domu odnajdziemy zegary z historią i te nowoczesne, które dzień po dniu wskazują kolejne godziny. Dlatego podczas wizyty filmowej w Chrzanowskim Muzeum pokażemy Państwu właśnie przepiękne, historyczne zegary. Przedziwne zjawisko czas. Każdy z nas mógłby podać kilka przysłów. Czas to pieniądz, czas ucieka, czas nas goni. Do jego mierzenia ludzkości od zawsze służyły zegary. Najpierw słoneczne czy księżycowe. Później zegary z tarczami, takie jakie widzimy dzisiaj. A współcześni
wykorzystują zegarki już nie tylko do mierzenia czasu. Wystarczy wspomnieć chociażby o smartwatchach. Jednak w zbiorach Chrzanowskiego Muzeum smartwatchy póki co nie znajdziemy. Znajdziemy natomiast zegary obrazowe, zegary szafkowe, zegary kominkowe czy maleńkie zegarki kieszonkowe. Na pierwszym planie mogą Państwo zobaczyć zegar kominkowy z białego marmuru. Ten, który zazwyczaj jest tłem do naszych opowieści, który zazwyczaj Państwo widzicie za nami, muzealnikami. Jest on wykonany z białego marmuru, ze złoceniami, pięknie zdobiony. Tarcza oczywiście wskazuje nam godziny. Godziny są zaznaczone kolorem czarnym. Zegar zwieńczony jest rodzajem dekoracji wazowej, wykonanej z marmuru oraz złoconego metalu. Stoi na nóżkach. Ozdobne są również boki zegara, na których widzimy elementy metalowe w formie kwiatowych bukietów. Nie jest to jedyny zegar w kolekcji naszego muzeum. W saloniku mieszczańskim możemy również zobaczyć zegar obrazowy, zegar Repetier, w drewnianej, złoconej, przepięknie ozdobionej ramie. Na ramie znajdziemy roślinny, gipsowy ornament, a w tarczy znajdziemy dwie figurki ludzkie w strojach z epoki. Co ciekawe, chociaż zegar ten ma sprawny mechanizm, nie możemy go uruchomić, ponieważ do naszych czasów nie zachował się kluczyk. Zwiedzając nasze muzeum, możemy zobaczyć jeszcze dwa duże, stojące zegary, które trudno przeoczyć. Pierwszy z nich to zegar drewniany, wykonany w stylu eklektycznym, szafkowy, stojący. Cyferblat jest ozdobny i zamykany na kluczyk. Konstrukcja tego zegara składa się z tralek toczono-rzeźbionych. Z tyłu zegar sygnowany jest literami LFS. Jednak nie wiemy, czy są to inicjały jego wytwórcy, czy są to inicjały fabryki, czy osoby, która fizycznie zrobiła owy produkt. Kolejny zegar szafkowy znajdziemy na sali poświęconej historii chrzanowskich Żydów. Zegar ten wykonany jest z drewna sosnowego i dębowego, mosiądzu, szkła oraz porcelany. Powstał w Wiedniu na przełomie wieków XIX i XX. Na tarczy widzimy ozdobny, stylizowany, malowany wieniec z kłosów i winogron oraz gwiazdę Dawida. Jednak nie są to jedyne zegary, które znajdują się w zbiorach naszego muzeum. Zegarki kieszonkowe, wykonywane z różnego rodzaju metali, srebra, złota czy mosiądzu, miały nie tylko wskazywać czas, ale również zdobić mężczyznę. Co ciekawe, były również zegarki kieszonkowe damskie. Takich niestety nie posiadamy w naszej kolekcji, niemniej jednak chcielibyśmy pokazać te kieszonkowe zegarki męskie. Niektóre z nich nie zachowały się w całości do naszych czasów. Na cyferblatach znajdziemy zarówno cyfry arabskie, jak i rzymskie. Niektóre z nich wskazywały sekundy, a niektóre posiadały również chronometry. Następny zegarek również jest ciekawy. Posiada on kluczyk dołączony na sznureczku, którym można było go nakręcić. Brzegi są bogato zdobione, a z tyłu na kopercie znajdziemy wzór kwiatu. Następny zegarek jest nieco większy i również mniej ozdobny. Na cyferblacie znajdziemy cyfry rzymskie i chronometr. Zegarek ten wykonano w Anglii w XIX wieku. Jednak najładniejszy, najbardziej ozdobny jest ten oto zegarek. Niekompletny, ponieważ nie zachowały się zarówno wskazówki, jak i szybki. Warto jednak zwrócić uwagę na jego tarczę z arabskimi cyframi i wizerunkiem kobiety w ogrodzie. Zachęcam Państwa do spojrzenia na zegary jako na małe dzieła sztuki, nie tylko na przedmioty użytkowe,
które służą nam do tego, abyśmy się nie spóźnili na kolejne spotkanie. Pasjonat lokalnej historii Mirosław Dudek nie tylko odwiedza, fotografuje i opisuje miejsca na terenie powiatu chrzanowskiego związane z ważnymi wydarzeniami, ale także kolekcjonuje militaria odnalezione podczas swoich wędrówek. Nam zaprezentował część swojej kolekcji. Moje zainteresowanie to historia, generalnie historia, a z historią no wiadomo wiążą się przedmioty, prawda? No i tu są właśnie takie, to są już od lat gdzieś tam, począwszy od mojego taty świętej pamięci dostałem i potem człowiek sobie już jeździ sobie kolekcjonuje na jakieś giełdy starości na wymianę i tak się zbiera takie przedmioty. To są w zasadzie różne, generalnie są związane z wojskiem, z II wojną światową, no i nie tylko z II wojną, ale są też rzeczy cywilne, bo tu jest na przykład maska cywilna niemiecka z II wojny światowej. Oczywiście nie mają te rzeczy cech bojowych, czyli nie mają zapalników, nie mają żadnych jakichś ładunków niebezpiecznych, czyli można je sobie tutaj spokojnie trzymać. No i tak sobie kolekcjonuję i każdy przedmiot jest dla mnie jakiś wartościowy. Każdy ma jakąś swoją, przecież ma swoją historię i, no i z czymś jest związany po prostu. No i to jest związane z naszą historią generalnie. Są rzeczy znalezione tutaj na Wzgórzu Lipowieckim, na Czarnym Lesie, gdzie w czasie ofensywy radzieckiej stacjonowały wojska niemieckie, bo było wzgórze obsadzone i wystarczy wejść jak dziki ryją, nie trzeba żadnych jakichś wykrywaczy, żeby takie przedmioty z ziemi nam po prostu wyskakują. Dla kogoś to jest zwykły złom, dla mnie to jednak ma jakąś wartość historyczną, bo to z czym się wiąże, z jakimś nieszczęściem być może, bo to już jest zużyte. Także nasz powiat, całe nasze Wzgórze Lipowieckie, powiat chrzanowski jest właśnie nafaszerowane fajnymi takimi miejscami, tylko trzeba znaleźć i szukać. Z tych rzeczy, które tutaj mamy na stole, jakie rzeczy jeszcze są jakby z naszej ziemi chrzanowskiej i co może nam pan o nich powiedzieć? Mam ta łuska, to jest łuska znaleziona w Mędkowie. Tam w Mędkowie stacjonowało 29 dział typu flag, niemieckie flagi. 88, te najsłynniejsze, ale stacjonował tam 29 dział i były działa pomocnicze i to znalazłem w Mędkowie. Także to jest taka właśnie łuska z takiego typowego niemieckiego flaka. Ta skorupa tutaj na przykład, która już tam mówiłem, to jest mina przeciwpancerna, też znaleziona w Kwaczale, nie celowo szukane, tylko po prostu no, człowiek ma to szczęście i trzeba troszeczkę po mapach pogrzebać, gdzie było okopy, gdzie ten tam wystarczy przejść i takie rzeczy nam ziemia, zresztą ziemia nie wciąga, tylko ziemia jakby wypuszcza od siebie, wysyła do góry te przedmioty, także no, trzeba się troszeczkę nachodzić, ale warto. Jaka rzecz z pana kolekcji jest jakby najbardziej wartościowa, którą pan znalazł? Nie przykładam do tego wagi. Nie, dla mnie nie ma żadnej, czy jest cenna, czy bezcenna. Każdy, nawet zwykły guziczek z orzełkiem jest tak samo cenny, jak powiedzmy taka ta łuska. Nie ma dla mnie cennych i najcenniejszy. Każdy jest tak samo ważna, tak samo jak miejsca, do których się chodzi. Nie ma swoich ulubionych, najlepszych miejsc, bo każdy jest fajny i każdy ma swoją inną historię i ja je traktuję na równi tak samo. Mam bilet w pierwszej. Ja w internetowej. A ja w kablowej. I wszyscy macie dobre, bo Vectra to pierwsza internetowa telewizja kablowa. Ekspresowa łączę z rozrywką z każdego miejsca w Polsce. A klasyka kina. Odjazd. Kierunek HBO. Balet. Kolejna stacja. Wybierz Vectrę. Telewizja i internet tylko za 69,99, a HBO i Tidal na pół roku w prezencie. Zadzwoń 601-601-601.
Magdalena Jaszkowska w parze z Krzysztofem Milanowskim zwyciężyli w Mistrzostwach Szanowa w mikstach siatkarskich. 27. edycję zawodów zorganizował Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Chrzanowie. Z ograniczeniami, bo z ograniczeniami, ale to, co jakby zamierzyliśmy sobie, co mieliśmy w planie, realizujemy jako Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. I jedną z takich imprez są coroczne Mistrzostwa Szanowa w mikstach siatkarskich. No i właśnie dzisiaj je rozgrywamy, już chyba po raz 37. Zgłosiło się do turnieju 10 par, dotarło do nas 9 par, co jak na, tak jak powiedziałem, ciężkie czasy uważam dobrym wynikiem. Polosowaliśmy dwie grupy, w grupach gramy każdy z każdym i później dwie najlepsze drużyny jakby będą walczyć w finale, a już o medale, a czwarta, piąta drużyna będzie walczyć o dalsze miejsca w turnieju z poszczególnych grup. Tradycyjnie walczymy o medale i o symboliczne t-shirty upamiętniające naszą imprezę. Nasze mistrzostwa organizujemy raz w roku, no i one cieszą się dość dużą popularnością środowiska siatkarskiego i powiedzmy przyjeżdżają pary od Katowic po Kraków, osoby, które amatorsko grają w siatkówkę, które kiedyś grały w siatkówkę. Jest to taka siatkarska zabawa, możliwość spotkania się w środowisku. Tutaj zaszczycił nas swoją obecnością pan profesor Olszowski, który na co dzień pracuje w Fabloku i sam raz jest zawodowo trenerem piłki nożnej, ale ma dzieci siatkarskie, że tak powiem, i bawią się w siatkówkę. Są też aktualni kadeci juniorzy, którzy bawią się w siatkę. Tak, jest to taka siatkarska zabawa. Teraz jeszcze zaproszenia na wydarzenia, które w najbliższych dniach odbędą się w naszej gminie. Muzeum w Chrzanowie zaprasza na wystawę Przeszłość przyszłości. Zgromadzone tu prace to fotografie dzieł sztuki z kolekcji Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. Wystawa czynna do 27 listopada. Z kolei Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie zachęca do udziału w matematycznym konkursie literacko-plastycznym Prostokąty i kwadraty, organizowanym w ramach projektu Biblioteczna Mat-Tematyka, który ma na celu popularyzację matematyki wśród dzieci. Szczegóły www.mbp.chrzanow.pl. Natomiast 20 listopada o godzinie 17 Moksir w Chrzanowie zaprasza na warsztaty kreatywne w technice string art. Zajęcia odbędą się w pracowni projektowej Domu Kultury. Podczas warsztatów uczestnicy, dorośli wraz z dziećmi, tworzyć będą obraz w technice string art przy pomocy gwóźdków i nici na drewnie, który zabiorą później do domu. Zapisy w informacji Moksir, kasie Kina Sztuka. Chrzanowskie Kino Sztuka zaprasza na kolejny pokaz kina przyjaznego sensorycznie. 21 listopada o godzinie 11 zostanie wyświetlony film animowany Filonek bez ogonek. Postać Filonka stworzył w 1939 roku szwedzki pisarz Gösta Knutsson. Do dziś to ukochana i kultowa postać szwedzkiej literatury dla dzieci. W Uppsali powstał nawet dziecięcy szlak wycieczkowy śladami Filonka i jego przyjaciół. Bilety na film w cenie 10 zł do nabycia w kasie kina informacji oraz przez internet. Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Qué cosita es? Ostatni weekend października to oczywiście Halloween. Kino Sztuka przygotowało dwie propozycje. Pierwsza z nich to numer 32, hiszpański dreszczowiec w reżyserii Alberta Pinto. Oparty na prawdziwych wydarzeniach, film opowiada o losach rodziny Olmedo, która w 1976 roku wprowadza się do wymarzonego domu pod numerem 32. Budynek jest piękny, lecz członkowie rodziny nie wiedzą najważniejszej rzeczy. W domu, który kupili, nie będą sami. En esa casa pasan cosas. ¿Qué cosas? ¿Tienen goteras? Amparo, ayúdame. Vivo en la calle Manuela Malaseña 32.
Na seanse zapraszamy w piątek o godzinie 17, a w sobotę o godzinie 18. 1 listopada kino nieczynne. Film będzie wyświetlany do 3 listopada o godzinie 17. How come Oliver still gets to use his phone in class? He's autistic, dude. Druga propozycja na Halloween to Come Play, amerykański horror w reżyserii Jacoba Chase'a. Czasem przyjaciel jest gorszy niż wróg. Mały Oliver czuje się inny i samotny. Od urodzenia nie mówi i porozumiewa się ze światem za pomocą smartfona i tabletu. Pewnego dnia, za pośrednictwem tajemniczej aplikacji, kontaktuje się z nim ktoś z innego świata, oferując przyjaźń. Chłopiec jest szczęśliwy, że znalazł prawdziwego przyjaciela, nie podejrzewając, że właśnie wpuścił do naszego świata istotę o mrocznej duszy. Czy rodzice zdołają uratować dziecko? Na seansę zapraszamy w piątek o godzinie 20, w sobotę o godzinie 21. 1 listopada kino nieczynne. Film będzie wyświetlany do 3 listopada na seansach o godzinie 20. Nie wciskacie kredytów, tylko spełniacie ludzkie marzenia. Kredyt jest środkiem do ich realizacji, przepustką do lepszego życia, biletem do raju. No to co panowie? 4 pancerni! Na 4 pancernych, tak jest! Od 4 listopada na ekran chrzanowskiego kina wchodzi film Banksterzy Marcina Ziembińskiego. To opowieść o chciwości, zysku za wszelką cenę, finansowych kombinacjach, a w tle oszukani zwykli szarzy obywatele i ich losy. W głównych rolach Zawadzka, Karolak, Frycz czy Królikowski. Ile? Milion dolarów. Seanse w środę o godzinie 17 i 19.30, natomiast w czwartek 5 listopada o godzinie 19.30. Film będzie wyświetlany do 12 listopada. Ostatnie dni października przyniosły pogodę w kratkę, nieco chmur i sporo słońca. A jaka będzie pogoda na koniec miesiąca i początek listopada? Zapraszamy na naszą mapę pogodową. Niestety weekend przywita nas przelotnym deszczem. Temperatura zatrzyma się na 9 kresce termometru. Alwernianie czy Babiczanie ujrzą o stopień więcej. Noc dość ciepła, 8 stopni. Dla najmłodszych mieszkańców powiatu, którzy pozostaną w domach, propozycja ma Libiąskie Centrum Kultury, które zaprasza do udziału w konkursie na ekotort. Weekend będzie sprzyjał takim aktywnościom. W sobotę nadal przelotne opady deszczu. Nieco cieplej. Nad całym obszarem powiatu temperatura wyniesie 11 stopni. W chwilach pogodniejszego nieba można wyjść z domu. Spacer czy przejażdżka rowerem na pewno wpłynie dobrze na organizm. A chrzanowskie groble czy roskochowskie stawy wyglądają pięknie o tej porze roku. Po południu coraz chłodniej. W nocy znaczny spadek temperatury do 4 stopni. Lekkim zachmurzeniem, ale też i wzrostem temperatury przywita nas niedziela. Mieszkańcy Chrzanowa, Luszowic, Trzebini czy Lgoty odczytają na termometrach aż 12 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze powiatu o stopień więcej. Taka aura będzie sprzyjać spacerom. Noc cieplejsza od poprzedniej, 7 stopni. Początek tygodnia również bez opadów. W gminach Babice i Alwernia 14 stopni Celsjusza. O stopień mniej w pozostałych miejscowościach. Korzystajmy ze spacerów czy wspólnych wyjść, zważywszy, że kolejne dni już z mocnymi opadami deszczu. I to już wszystko w dzisiejszym programie Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej. Codziennie mogą nas Państwo oglądać na YouTubie i Facebooku. W sieci kablowej z nowymi informacjami pojawimy się w piątek o godzinie 17. W imieniu całej redakcji życzę Państwu udanego weekendu i do zobaczenia.